foliak, jak widać, stoi. W środku jeszcze poprawki. Możesz pokiwać. Mej, bo nam film zbanują. Dziękuję. Kupę na palcach. Musiałeś to teraz przynieść. Pokażę wam, zaraz będziemy robić ognisko. Tam mamy miejsce przyszykowane już. O tam. I potem będziemy się zbierać pewnie. I powoli wracamy. Jak ci się składało foliaka? Zajebiście. To była dobra misja, no nie? Bolą cię nogi? Może wiesz, co mnie boli. Drodzy Państwo, kiedy ja robiłam nasze ognisko, Adrian rozłożył już towar spod owiec i kartony. Teraz jeszcze słoma, zrębki i będziemy spadać. Prawda, staruszku? Co powiedziałaś? Że rozłożył kartony i towar spod owiec i zrębka i słoma i spadam. To prawda. Potwierdzam. jajco. Drodzy fani, chciałam kiedyś pracować w stajni i mieć swoje konie. I teraz się tak czuję trochę, tylko nie ma konia, ale jest słoma. Hehe. No co? Chciałam wozić siano, słomę, no to teraz tak jest, nie? A tu po bokach też? Tutaj nie. Cześć, jak widzicie, nasz foliak stoi po paru godzinach ładnych roboty. Ile? Nie wiem. 17. Od pierwszej? Nie, po pierwszej byliśmy. O, po 4 godzinach, tak myślę. Nie no, pół do drugiej. Czyli po 3,5. 3 godziny. Bo jeszcze przerwa na żarcie. Tak, zajęło nam składanie foliaka. Ogólnie wszystko. Dwóch średnio mądrych, średnio silnych ludzi poskłada to w 3 godziny. Może byłoby szybciej. Dlaczego średnio mądrych? Bardzo mało mądrych. Może nie, bardzo szybciej. Mądrych. Może byłoby szybciej, gdybyśmy nie nasypali gówna dokładnie tam, gdzie miał on stać. Dokładnie. Ale ja polecam tak. Jak? No, żeby nie było za łatwo. Aha. Nie poziomować, nic nie wyrównać, nasypać sobie gówna pod nogi. Jak widzicie, stoi. Wtedy jest git. Wtedy zobaczymy, czy jak przyjedziemy następnym razem, to będzie stało. Także to był dzisiejszy dzień z foliakiem i z nami. I widzimy się w następnym filmie. To się wytnie. Idź odłącz. Do zobaczenia. Zatrzymaj taśmę. O, a tak jest w środku.